Panowie się pomodlą za nas, dobra? Kurczę, ja od razu wam powiem, ja takie rzeczy bardzo się boję, strasznie. Faktycznie tutaj nie jesteśmy zamocowani w żaden sposób w tych klatkach. Cześć, siemano moi drodzy, ja jestem Wicio, a wraz ze mną jest... Oczywiście, że David Frank, siema mordy. Postanowiliśmy wraz z Dawidem zrobić 10-metrową ślizgawkę połączoną z czeleń. Tak jak Wicio mówi, już wam tłumaczymy, o co tutaj kaman. Ponieważ z tyłu mnie możecie zauważyć 4 tajemnicze worki. Będziemy losować i zadanie, które tam jest zawarte, będziemy ślizgając się po naszej 10-metrowej folii właśnie wykonywać, więc... Wszystko już, ojoj, Wicio już leci, więc wszystko jest gotowe, zaczynamy! Już pokazuję wam, jakie tajemnicze worki tutaj mamy, więc w pierwszym znajduje się zwykła piłka. Osoba z piłką będzie się ślizgać z nią, a na koniec będzie musiała trafić do naszego kosza, który przygotowaliśmy. Drugi jest bardzo, bardzo fajny, ponieważ w tym worku znajdziemy bardzo, bardzo dużo balonów wodnych. Napompujemy ich i osoba, która będzie się ślizgać, będziemy w nią strzelać. Teraz tutaj, to w ogóle jest bardzo, bardzo zabawne, ponieważ jest tutaj... kij, ale nie po prostu kij, również z balonami wodnymi i osoba będzie się ślizgać z kijem i jeszcze odbijać balony, a w czwartym znajdziemy malutką piłeczkę i osoba również z kijem będzie lecieć i po prostu musi odbić tą piłkę, więc kurde, wszystko mamy przygotowane, więc teraz losujemy nasze wory. Dawaj Wiciu, odwracaj się, teraz możesz mówić liczby od 1 do 4. 2. Okej, dobra, drugi worek. Proszę bardzo, Wiciu, wylosowałeś najlepsze zadanie. A więc masz tutaj kij, mamy napompowane balony, więc trzymaj narzędzie. Ej, super, to zaczynamy. Dobra mordę, więc mała zmiana planów, ponieważ od ostatniej naszej nagrywki minęło może z 5 dni i tak nie zdążyliśmy to nagrać, ponieważ był taki masakryczny wiatr i zresztą ci, co obserwują Instagrama, to wiedzą, ponieważ daję wam tam znać, więc tak czy siak wróciliśmy tutaj ponownie z Wiciem, rozłożyliśmy naszą ślizgawę i znajdujemy się teraz w nieco innym miejscu, więc zadanie wciąż wyponuje Wicio. Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Widzieliście, jak się poślizgnął przy jednym balonie? Mega mordo. Mega, jeszcze raz, mega. Jeszcze raz pionę i teraz ja właśnie losuję zadanie i mam nadzieję, że trafi mi się jakieś bardzo dobre, bo nie chciałbym być teraz ochlapany, tak jak widzicie. Dobra, lecimy. Więc liczba ziom od 1 do 3. Dobra, oczywiście. 3. Ja rozpędzam się i będę musiał trafić. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Dobra mordo, lecimy. Rozpędzam się i... Wow! Wow! Co ty stary, nie ma szans! Ziom, ale podniosłem się! Nie ma szans! Ja nie mogłem na nogach się utrzymać, jak ja miałem rzucić tam piłkę! Dobra, to próba numer 2! Ale poleciała piłka i było blisko! No nie ma szans, żeby to trafić! Stary, jest za ślisko, nie? Dobra, mówisz liczbę. Numer 1. Ej, ale z której strony? Z lewej! Z lewej, no bo wylosowałeś małą piłkę, nie? Nie! Aj, nie! Raz, dwa, trzy! Jest! I... Wow! Jest! Gdzie ona piłka poszła? Ja nie wiedziałem nawet, stary, gdzie ona poszła? W sumie teraz zostaje nam tylko znaleźć tą piłkę i możemy wykonywać ostatnie zadanie! Aj, to koniec! Koniec! Zabić, tutaj już nie możesz rzucać. Dobra mordy, a więc zabawa ze ślizgawką, z balonami i z tym wszystkim jest mega, mega zabawna, ale niestety, jak widzicie, plecy mam rozdarte i w sumie jest to fajna zabawa, ale niebezpieczna, dlatego teraz mam pomysł na bardzo, bardzo zarąbistą zabawę, która będzie bardzo ekstremalna, a zarówno bezpieczna. Wow, jesteśmy w samochodzie, a to oznacza, że jedziemy do Chorzowa na Śląsk, gdzie znajduje się największy park tematyczny w Polsce. Zaprosili nas tam i powiedzieli, że będziemy mieli szampańską zabawę, więc czemu nie? Lecimy! Dobra morda, jak widzicie, jesteśmy już w legendzie. Oczywiście ze mną jest Oskar i Wiciu. Więc ekipa jest zebrana, będzie mega gorąco i możemy zacząć od tego, że musimy kupić bilety. Go! Dobra, więc już jesteśmy w legendii, mamy taką magiczną mapkę i teraz musimy zobaczyć, gdzie kurczę pójdziemy i jaką zabawę wybierzemy. Słuchaj, poczekaj, sprawdzę kierunek wiatru. Oskar, co wskazuje kierunek? W tamtym kierunku. Dobra, to lecimy. Dobra, na poważnie, musimy teraz znaleźć jedną bardzo fajną zabawę, bazyliszek, która się nazywa. I to może tam będzie strzelać z pistoletów, coś takiego słyszałem, więc teraz to jest gdzieś w tym miejscu.
główną atrakcją będzie tamten roller coaster, który widzicie, szary, więc na maksa go przetestujemy i mam nadzieję, że uda nam się przekazać te emocje, ponieważ już widziałem, jak tam ludzie zjeżdżali i to było po prostu masakra, więc kurczę, let's go! Dobra. Nawet nie wyszliśmy na tą atrakcję, ale tak to wszystko wygląda, taka muzyczka tutaj gra, że szczerze ja już się boję. Nie wiem, czego się spodziewać totalnie. Mega. Pistolety mamy. Oskar, uważaj. Uj, Oskar, wszystko w porządku? Proszę, pierwsza misja wykonana! Mordy, to dopiero był początek i Bazyliszek jest za nami. Szczerze, no to jest atrakcja dla dzieci, nie ma co ukrywać. Ale bardzo fajnie, że tutaj w sumie nie ma ograniczenia wieku i mogą wejść dzieci w ogóle bez różnicy na wiek. I to jest bardzo fajne. Te pokoje, przez które przechodziliśmy, naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda i wczuwasz się w ten klimat. Dobra, mordy, to już widzę nawet kątem oka, gdzie mamy pójść, ponieważ widzę taki młot, który obraca się w 360, więc teraz dopiero zaczną się prawdziwe emocje, więc kurczę. Dziobek, trzymaj się mocno! Jak mówił Oskar, BHP, bezpieczeństwo, cholera przede wszystkim. Więc miejmy nadzieję, że tutaj dosłownie tak będzie. Panowie się pomodlą za nas, dobra? I szczerze, kurczę, ja od razu wam powiem, ja takie rzeczy bardzo się boję, strasznie. Będę krzyczał bardzo mocno, więc przygotujcie się. Powiemy, że najbardziej ekstremalne w tym wszystkim jest, jak głową lecisz do przodu, tak, głową. W dół i do przodu. Krew wtedy napływać się do głowy w ogóle jest mega. Tak, więc bardzo, bardzo fajna atrakcja i teraz musimy znaleźć coś kolejnego, gdzie właśnie pójdziemy. Mordy, słuchajcie, przyszliśmy na kolejną atrakcję i jest niesamowicie szalona, ponieważ ludzie, którzy siedzą tam w takich klatkach, można powiedzieć, w ogóle w żaden sposób nie są zamocowane i właśnie teraz przetestujemy, tylko oni muszą skończyć. Właśnie usiedliśmy w te klaty, no i szczerze, ja tutaj nie wiem, za co się trzymać. A nawet nogami nie można się upierać, ponieważ zobaczcie, nogi tutaj tyle miejsca jest, że ja nie jestem w stanie, nie, tak się opierać o to, ale chyba będę musiał, nie, jakoś. Oskar, powodzenia! Wow, fajne, fajne! Ale przeciążenie, masakra! Ja kręcimy się 360! Zero! Wow! Ja pierdzielę! O, co kamon! O ja! W głowie na maksa się kręci po tym. Czuję się po prostu, jakby mnie ktoś wystrzelił jakiś prom kosmiczny, nie? A teraz jak stoję, to ja mam takie wrażenie, że ja nie ogarniam czasu przestrzeń w ogóle. Co się dzieje wokół mnie? Jest. Siła odśrodkowa bardzo dobrze działa, ponieważ nie jesteśmy przymocowani, ale ona sprawia, że nie wylatujemy z tych klatek i czuję się mega dziwnie, kręcisz się 360, nie jesteś przymocowany. Bardzo, bardzo fajne, bo to jest atrakcja inna od tej, na której byliśmy wcześniej, więc teraz jeszcze lecimy na kolejną i sprawdzimy, co jeszcze tutaj takiego jest fajnego dla nas. Wow! Jeszcze zostaje największy roller coaster w Polsce, a na razie przychodzimy do takiego troszeczkę mniejszego, aby się rozgrzać, wiecie, poczuć te klimaciki. Lecimy! Go! Zapowiada się co najmniej dwa razy 360. Rozpędzamy się. Ojeju! Ojeju! Oh, yeah!
kurde, na sam koniec przyszliśmy na Lech Coaster. Z tyłu możecie zobaczyć, to jest największa i najszybsza kolejka górska w Polsce. Jedzie prawie 100 km na godzinę, a wysokość ma do 40 metrów. I kurczę, jak ja to mówię, to naprawdę już strach po prostu w moich oczach. I sprawdzimy na własnej skórze, jak to jest jechać najbardziej ekstremalną kolejką górską w Polsce. Więc let's go! Jak pewnie możecie zauważyć, już jest wieczór i spędziliśmy tutaj cały dzień. Przede wszystkim bardzo, bardzo mocna adrenalina, którą można otrzymać na różnych górskich kolejkach. Roller Caster jest mistrzowcem. Ja nawet mam głos zerwany, bo tak krzyczałem, tak fascynowałem się, że inaczej być nie mogło, więc przepraszam, że tak krzyczałem, ale to jest u mnie w sercu, ja zawsze tak mam. Nawet bardzo mnie zaskoczyło, że to jest taki park rozrywek, a terytorium jest bardzo zadbane. Tu są takie krzaki, kwiaty, bardzo ładnie to wygląda, jezioro jest po środku i zawsze, jak nawet na Roller Casterach zjeżdżaliśmy, zawsze na jeziorze były widoki, nie? Więc mi się bardzo spodobał mi ten jak dzień najbardziej też. I było wesoło, rozrywkowo, więc mordy, subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmików, również łapkujcie ten filmik, jeżeli on wam się spodobał, no i cóż, wbijajcie na Instagramie, abyśmy byli w kontakcie i to tyle, trzymajcie się, na razie. Na razie.